TVPodkarpacie.pl. Moje oświadczenie będzie dotyczyło sprawy uzdolnionych dzieci w Polsce, bowiem na 25. rocznicę wyborów, pierwszych demokratycznych wyborów w 1989 roku dostałem list od mojego kolegi, z którym byłem internowany przez pół roku, który jest nauczycielem, który jest już dziadkiem wielu wnucząt, ale mieszka raz w Niemczech, raz w Stanach, raz w Kanadzie i tam wędruje z tymi wnukami, ze swoimi dziećmi. I zwrócił mi uwagę, że, ja zacytuję dwa zdania, bo to jest ciekawa rzecz, że najzdolniejsi uczniowie w Polsce tracą godziny nauki zmuszeni do uczestnictwa w lekcjach adresowanych do najmniej zdolnych w imię zasady równości. Natomiast w Stanach i w Kanadzie jest wiele metod selekcji i wspierania najzdolniejszych dzieci. I złożyłem odpowiednie zapytanie do Biura Studiów i Ekspertyz i część z tego chcę Państwu przekazać. Otóż ta główna teza, którą chciałbym, żeby ona była nieprawdziwa w najbliższym czasie. Miałem okazję rozmawiać z panią minister do spraw edukacji. Otóż główna teza jest taka, że polska szkoła marnuje talenty zdolnych uczniów. I warto się nad tym zastanowić, czy jest to prawda. Bo pytanie jest takie, czy pomagamy najzdolniejszym uczniom w tym samym stopniu, co dbamy o niepełnosprawnych, co dbamy o tych, co potrzebują pomocy. To są bardzo podobne populacje. To jest w granicach 3% populacji uczniów. A sami widzimy, że Stany Zjednoczone drenują Europę z najzdolniejszych, utalentowanych i to warto jeszcze podać, że słowa krytyki wobec Europy, jakie papież Franciszek niedawno w Parlamencie Europejskim powiedział, też tam było o marnowaniu talentów i warto, abyśmy nad tym się trochę zastanowili. Pierwsze pytanie terminologiczne. Co to są zdolni, co to są uzdolnieni, utalentowani. Na to jest wielka literatura. Każdy z Państwa, który by chciał, może w Biurze Studiów i Ekspertyz tą moją ekspertyzę otrzymać. Tytuł jej jest na temat wspierania uczniów uzdolnionych w szkolnictwie państw europejskich i Stanów Zjednoczonych. I warto powiedzieć, że zdolny jest terminem używanym w kontekście zdolności umysłowych, akademickich, zdolny językowo, zdolny matematycznie, muzycznie, natomiast utalentowany w języku polskim dotyczy tych, którzy są utalentowani w zakresie sztuk pięknych i sportu. No, w Irlandii mamy dodatkowe terminy. Uczeń wyjątkowo zdolny. We Francji, w Belgii mamy pojęcie młody człowiek o dużych potencjalnych zdolnościach. W Estonii nawet mamy dziecko posiadające szczególny, wyjątkowy talent lub uzdolnienie. I nacisk kładzie się na potencjał rozwojowy. Chcę powiedzieć, że wiele jest metod wsparcia w różnych krajach. W Stanach Zjednoczonych jest ten system zdecentralizowany. Mamy tam tak zwane szybkie ścieżki, że dzieci mogą przeskoczyć po wiele krajów i chcę powiedzieć, że szybka ścieżka w Zjednoczonym Królestwie czy w Stanach polega na tym, że uczniowie zdolni mogą uczyć się we wszystkich lub w niektórych przedmiotach w klasie wyższej. Mogą ze szkoły podstawowej uczestniczyć w zajęciach w szkole średniej i nawet w szkole wyższej, jeżeli wykazują odpowiednie zdolności. Także zwróćmy na to uwagę, że Amerykanie mają nawet własną ustawę dotyczącą wspierania Gifted Education, czyli wspierania uczniów uzdolnionych. Ta ustawa się nazywa ustawa Jacoba Dziewicza o edukacji dzieci uzdolnionych. To jest ustawa w miarę młoda, bo pochodzi z XXI wieku. Jej celem było wspieranie projektów, które pomagają tym dzieciom jak najbardziej i najszybciej się wykształcić. Ale po co te kraje to robią? Te kraje to robią dlatego, że wiedzą, że ci najzdolniejsi, mający zdolności przywódcze, mający zdolności matematyczne, oni społeczeństwu się odpłacą wielokrotnie. Ci najzdolniejsi będą super poetami, będą wspaniałymi muzykami, będą w przyszłości przywódcami. Więc jest to jedna z najbardziej efektywnych społecznych inwestycji. Amerykanie o tym wiedzą, Brytyjczycy też. Dobrze by było, żeby w Polsce urzędnicy zaczęli myśleć tymi kategoriami, że warto inwestować w najzdolniejszą młodzież, a nie równać wszystkich do średniej. Także pani marszałek, dziękuję za możliwość wygłoszenia tego oświadczenia. Ja składam te ekspertyzy ministrom, którzy się tym zajmują, aby zastanowić się, jak w Polsce ma powstać ustawa o wspieraniu najzdolniejszych uczniów. Dziękuję bardzo. TVPodkarpacie.pl